Cześć, tu Spajda, HP Airsoft. Dzisiaj wiele osób mnie pyta o replikę bazową GNP zmodyfikowaną od razu z Polar Star Jacka. Generalnie mam to już od dobrego czasu, bo jeszcze z Rogasiem żeśmy robili unpacking tego i mam kilka zdjęć. Także trochę czasu już to leży i od czasu do czasu zaglądam do tego, czy nie da się coś z tego zrobić. Wiele osób pyta, no bo to jest to dosyć tania alternatywa, bezpośrednio dostępna do kupienia z GNP, wiele sklepów to ma. Więc chciałem taką opinię dla was zrobić, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Generalnie jakość pudełka jest kiepska, bo się rozrywa. Nie wiem czemu, ona po prostu jest tylko przekładana z miejsca na miejsce, a pudełko już jest kiepskiej jakości. Generalnie tak, o co chodzi w tym GP-ku? Jest to standardowa replika GP w miarę nie z free floatem, także w miarę jest sztywna, nie tak jak inne free floaty. Generalnie o co chodzi z tą repliką? Z tyłu jest reduktor, do którego podpinamy butlę 13 i na spokojnie możemy z tego strzelać, ponieważ reduktor jest zabudowany już w replice zamiast prowadnicy kolby. Do tego dostajemy przedłużoną kolbę, ale wszystko macie na zdjęciach. Czekajcie, wezmę, otworzę tą replikę, żeby pokażę wam, jak to jest w środku zrobione i dlaczego nie polecam tej repliki do kupna. Ok. W środku jest Polar Star Jack. Polar Star Jack i reduktor MRS zapięty w środku. Gearbox jest wycięty, żeby ten tylny reduktor mógł się zmieścić. To wszystko jest bez złączek, bezpośrednio wpięty jest wężyk do reduktora, który został taki specjalna przejściówka została zrobiona przez GNP. Jak wygląda, dlaczego nie polecam tego? Po pierwsze, replika nie jest osiowa, przychodzi prosto z od producenta przychodzi krzywa, ponieważ jest wycięty tutaj punkt podparcia, tylny punkt podparcia gearboxa. Jest po prostu wycięty. Oprócz pina i oprócz tych dwóch pinów i gripa nie ma żadnego punktu podparcia. Replika jest, przychodzi krzywa, ona jest delikatnie gibnięta do góry w osi, przez co dysza, która w jacku jest, to jest plastikowa dysza z pomu, ona po prostu zahacza o górną część hop-upu i generalnie zacina się podczas strzelania. Także pierwsze co zrobiliśmy z Rogasiem, jak przyszła ta replika do nas, podpięliśmy zasilanie, podpięliśmy baterię i przestała strzelać po 5 strzałach, po prostu dysza się blokowała. Także ona bazowo przychodzi po prostu krzywa. Wyprostowanie tego, no tutaj trzeba zastosować kilka trików, żeby to wyprostować, o których nie będę teraz mówił. Wiem jak to zrobić, ale no generalnie sama replika, sama w sobie przychodzi po prostu krzywa. To jest raz. Dwa. Kalibracja tego. Żeby dokonać kalibracji ciśnienia w stosunku do kulek, do lufy i tak dalej, tutaj jest w środku jest imbus. Oczywiście imbusa nie ma w zestawie, nie znajdziecie go w środku. To jest imbus calowy. Musicie go sobie po prostu gdzieś skądś kupić. Imbus calowy, czyli jeżeli chcecie wyregulować sobie idealnie 450 fps, jak ja to próbowałem zrobić na szybko na Asgardzie, koledze, który miał tą replikę, no to bawiliśmy się z tym około pół godziny, żeby to zrobić, czyli po prostu delikatne przejście tutaj z rozłożenie tej repliki, delikatna kalibracja, złożenie, sprawdzenie, strzelenie, nie, rozebranie, sprawdzenie, strzelenie, złożenie. Generalnie to jest masakra. Jeżeli to zrobisz tylko raz i idealnie wykalibrujesz, super.
Natomiast jeżeli jest zimno, jeżeli jest, są jakieś inne zmienne warunki atmosferyczne, potrzeba przekalibrować, no to jest to masakra. To jest raz. Dwa. Nie ma bufora w ogóle powietrza, który mamy w wężu, który jak gdyby stabilizuje nam tą pracę całego układu. Wszystko jest tu bezpośrednio od razu w szturmie i full auto. No jednak ten bufor się przydaje. Jeżeli strzelacie na semi, no to jest idealnie. Jeżeli będziecie używać tego jako, powiedzmy, że DMR-ki, no to w porządku. No i dwa, wersja mini, mikro tego, wersja mikro sterownika. Czyli nie mamy tutaj komputerka, z wyświetlaczem, który sobie regulujemy, tylko po prostu musimy wszystko według instrukcji, która gdzieś tu powinna być, kalibrujemy. Kalibracja jest bardzo uproszczona, więc nie mamy zbyt wiele możliwości regulacji, tak jak w wersji elektroniki, która jest z wyświetlaczem. Także no, jest to bardzo, bardzo, bardzo uproszczona. Możecie sobie tylko zmienić ROW. No i duel, który jest regulowany w bardzo uproszczonym. Bardzo uproszczonej wersji. Także generalnie taka replika do wzięcia i nieoczekiwania z niej zbyt wiele. Okej, okay, ale ona musi zostać dostosowana do warunku, żeby była w ogóle używana. Tak prosto z pudełka podpiąć i strzelać, no nie. Nie jest tego typu replika, że bierzesz prosto z pudełka i strzelasz. Trzeba przy niej wykonać konkretne prace, które usprawnią ją, żeby można było z powodzeniem strzelać te repliki. Tak to, no to jest zwykły GP, przychodzi stokowo z lufą, z komorą GP-kowską, także to ja osobiście bym od razu wymienił, żeby no, jak gdyby zyskać troszeczkę na precyzji. Co poza tym, plastikowa rączka, plastikowy zwalniacz jak gdyby zatrzasku, plastikowe selektory jednostronne, na szczęście plastikowy selektor ognia, no i taka bardzo, bardzo, bardzo wersja budżetowa, no ale dostajemy kozacką rączkę, nie? Tyle. Butli nie ma w zestawie. Butle 13 musicie kupić osobno i tylko jedną butlę możecie używać, gdyż macie tylko jedną nakładkę jak gdyby na tą butlę, żeby mogła stabilizować tylko jeden zestaw. Tak naprawdę możecie tylko jeden. Takie coś jest chyba nie do dokupienia. Ja postaram się takie coś wrzucić na sklep z drukarki 3D, żebyście mieli jak gdyby alternatywę do swoich replik, do drugich. I tyle. Taka jest moja na szybko recenzja, obiektywna recenzja. Generalnie, czy poleciłbym to na początek? Tak, ale po przerobieniu u sprawdzonych serwisów, czyli serwisów tak jak naszych HP Airsoft, mój czy ASG Revolution, my wykonujemy takie prace, wiemy co zrobić i możemy dostosować tą replikę do waszych potrzeb, ale tak jak mówię, no to wymaga troszeczkę pracy od nas, więc wymagana jest jakaś forma dostarczenia do tej repliki w takim stanie strzelającym po prostu do was. Także polecam, i tak i nie polecam. No, wolałbym zmodować, jeżeli mam się bawić jakąś repliką nową, no to wolałbym wziąć nową replikę, na przykład ICS-a, wybebeszyć ją, zrobić po swojemu od początku do końca, bo i tak trzeba wymienić lufę, komorę, dobrać komorę, dobrać gumkę, wymienić lufę. I tak trzeba kombinować z gearboxem, także i tak jest to rzeźba, więc czy jest to nowa replika zmodowana, czy jest to właśnie ten produkt GP, no to jest zupełnie tyle samo pracy, jak nie więcej, bo ponieważ to trzeba
jest i trzeba to rozebrać. Także zastanówcie się, czy warto jest, jest to, no, cena jest atrakcyjna, można to kupić też w innych sklepach, no, ale tak jak mówię, no, trzeba to oddać do profesjonalnego serwisu HP, żeby wam z tą repliką zrobił po prostu dobrze, żeby strzelała w miarę poprawnie. Także pozdrawiam was, trzymajcie się, hej.